modelu współpracy przyjaznego i dobrego dla mieszkańców Suwałk, ale także satysfakcjonującego farmaceutów jako przedsiębiorców i pracodawców poszukuje suwalski ratusz. Od kilku lat w niemal 70-tysięcznych Suwałkach nie ma apteki, która byłaby stale dostępna w godzinach nocnych. Aktualnie, by zakupić lek poza standardowymi godzinami pracy, konieczne jest telefoniczne wezwanie dyżurującego farmaceuty, który dotrze do apteki i wyda potrzebne panaceum. Tak funkcjonująca apteka jest jedna w mieście i znajduje się w suwalskim szpitalu. Taka lokalizacja zdawała się być satysfakcjonująca, bowiem w tej placówce świadczona jest nocna i świąteczna opieka lekarska oraz tu znajduje się szpitalny oddział ratunkowy. I rozwiązanie sprawdzało się do czasu, gdy drzwi apteki zostały zamknięte na noc, a realizacja recepty czy zakup leku dostępnego wyłącznie w aptekach wymaga telefonicznego kontaktu z dyżurującym farmaceutą i oczekiwania na jego przyjazd. Zainicjowane przez suwalski ratusz spotkanie z farmaceutami prowadzącymi lokalne apteki nie przyniosło rozwiązania problemu dostępności. Aptekarze podnieśli szereg argumentów przeciwko obowiązkowemu dla miasta ustaleniu nocnych dyżurów aptekarskich. Prowadzący apteki wprost powiedzieli, że braki kadrowe oraz rosnące koszty pracy uniemożliwiają im wejście w tak funkcjonujący system. Drugi argument to ich zdaniem chaos, jaki powstanie po zmianie obowiązującego systemu na grafik dyżurów. Wszyscy przedstawiciele tego środowiska zasugerowali, by miasto podjęło rozmowy z dyrekcją szpitala na temat unormowania sytuacji z apteką. Problem jednak w tym, że apteka nie podlega dyrektorowi tej placówki. To odrębny podmiot, który po prostu wynajmuje w szpitalu lokal na swą działalność. Tak więc pad trwa i nic nie wskazuje na to, by coś w najbliższym czasie mogło się zmienić.